Junior, mógłbyś mnie nagrać? No mogę. Wiem, że gada z córką, ale prosiłbym cię, bo dobra, chciałem dobra. Pokazać, jak robi się tą pętlę. To... Może sobie gadać z córą, mi to nie przeszkadza. Ja rozmawiam, no. Dobra, patrz. Łapiemy tak, lewą ręką łapię, przykładam do prawej, robię taki, jakby to nazwać? Takiego no, taki ptaszka, pośmiech. Zawijaska, przykładam tu i cykam tutaj. I teraz jedziemy dalej. Zobaczcie, w jakim to tempo jest. Tempo jest niezawodne. Ja cię kręcę. Gorączka. Ona nie ma gorączki. Jak, może być? Może być. Chcę. Lecę, bo chcę. Dobra. Słuchaj, Junior, dziękuję ci za twój poświęcony czas. Możesz rozmawiać sobie dalej. No ja sobie rozmawiam, bo córa mi nawija. Także trzymajcie się, pozdrowienia. Yo. No to siemanko, siemanko widzowie. Dawno, ale to dawno nie nagrywałem już z pracy. No, z parę miesięcy dobrych. Co się tak naprawdę stało i o co chodzi? Widzowie, O'Hara w wakacje zrezygnował z nagrywania. Powiedział, że już nie chce nagrywać, że mi to dobrze idzie i że on na razie nie będzie nagrywał. Więc ja postanowiłem, że masowo będę wrzucał odcinki, ale już nie z pracy. Bo już praca mi się totalnie przejadła i nie chciałem prowadzić kanału z pracy sam. Po drugie, już 3 lata nagrywaliśmy w pracy i tyle tych odcinków było, że ja po prostu jak przychodziłem do domu i zaczynałem to montować, to nie dość, że byłem w pracy, to jeszcze w domu widziałem tą pracę i naprawdę mi się przejadła. Więc po prostu zrezygnowałem z prowadzenia vlogów z pracy i sobie vloguję tak jak do tej pory. I co dalej? Czy będą jakieś odcinki z pracy? Nie wiem. Może w przyszłym sezonie sporadycznie coś z pracy wleci. Ale chciałem wam powiedzieć, żebyście wzięli pod uwagę to, że każdy też ma swoje życie, każdy ma swoje sprawy. I to jest logiczne, że przez całe życie nie będę nagrywał z chłopakami. Jak nagrywaliśmy tam rok, dwa, prawie 3 lata nagrywaliśmy razem, to logiczne jest, że nie będziemy nagrywać całe życie razem. Jak macie jakiś serial w telewizji, to też jest kilka sezonów i się kończy. No chyba, że ten... jak to było? Ten taki serial, co leci non-stop. Coś o miłości, kurczę. Moda na sukces, o. Nie o miłości, tylko moda na sukces. No z Pinky Holland to nie moda na sukces. No i się skończyło, no i wiecie, no i co dalej? No nic, ja sobie nagrywam. Kanał jest dalej, bo szkoda mi go zmarnować. Tyle czasu... Te subskrypcje były zdobywane, więc mi go szkoda tak porzucić, a wiem, że jakbym przestał nagrywać przez parę miesięcy, to zdaję sobie sprawę, że część widzów mogłoby odejść od tego kanału i po prostu on by był wymarły i byłoby trzeba wszystko na nowo odbudować. Więc widzowie, pamiętajcie, nic nie trwa wiecznie, wszystko kiedyś się kończy, wszystko ma początek i koniec i prowadziliśmy długo ten kanał, no ale wiadomo, no, każdy ma swoje życie, każdy ma swoje sprawy i też normalną rzeczą to jest dla mnie, że to logiczne, że my przez całe życie razem nie będziemy nagrywać. Nagrywaliśmy jakiś okres, ale przez całe życie razem tworzyć nie będziemy. No niestety, takie jest życie, widzowie, i tyle w temacie. Jak widzicie, szklarnia jest już pusta, zostały nam 2 tygodnie pracy, gdzieś 2,5 do urlopu, pracuje tylko parę osób, ci co są na stałe i nikt więcej. I dodatkowo został Junior, Marcin już na urlopie jest, pracuje ja, O'Hara, Junior i Paulo. I szklarnia jest pusta, wyczyszczona i czekamy na urlop, na święta, a później kolejny sezon, widzowie. Dobra, lecimy dalej. Easy, ich habe meine Filme. Ich habe meine Filme, nie teraz. Ich habe meine Filme. Dobra, teraz kilka słów do widzów nowych, bo jak przestałem nagrywać z pracy, to było jakoś 36 tysięcy subskrypcji, a teraz jest gdzieś 38,5 tysiąca. Zwłaszcza po jednym moim vlogu bardzo dużo nowych widzów doszło. Także kanał wywodzi się z tego, że na początku nagrywaliśmy nasze przygody w szklarni, bo ja pracuję przy uprawie papryki, to jest Paulo, on pochodzi z Portugalii. Halo Paulo. Halo, i on będzie rozrał szluga tutaj na końcu, żeby brygadzista nie widział, bo jest po drugiej stronie, nie? To także dla tych nowych widzów, ja pracuję przy uprawie papryki i kanał wywodzi się z tego, że nagrywałem swoje przygody na szklarni i moich ziomeczków, a prowadziłem kanał wspólnie z jednym ziomkiem, który na obecną chwilę zrezygnował, także prowadzę dalej sam, nie?
To takie wyjaśnienia dla tych nowych widzów. Dobra, ja pracuję dalej, bo jest dzisiaj piątek i chciałbym wcześniej skończyć. Junior, jak to się stało w ogóle, że dotarłeś do końca sezonu, jesteś, można powiedzieć, poza sezonem i awansowałeś? No jak to się stało? Ewidentnie moje zasługi. No i junior jako nieliczny, powiem wam, wszyscy już opuścili pracę, a junior został. Jak ogólnie tą pracę oceniasz? Spoko całkiem, tylko całego dnia ręce, trochę plecy bolą. No łopatki, nie? Tak? Też. Łopatki, no. No nie też, bo się wygina człowiek. Cały tydzień tak się wiesza, to wiesz. A jeszcze do ciebie pytanie, jak byś podsumował ten sezon? Tak zarobkowo i ogólnie, jesteś zadowolony? Jestem czy? Jestem zadowolony, 7,50 na godzinę. Nie, a tak na poważnie, ogólnie. Jak tam finansowo, ok wszystko? Spoko, wiesz, no Holandia to nie jest ogólnie... Ameryka? No tak, no nie jest duży kraj, to wiadomo, im mniejszy kraj, te zarobki też nie są takie, wiesz, jakieś... No, no ale ogólnie co, no ale na jest pewno dobrze? Lepiej niż w Polsce i lepsze te zarobki są, no i na więcej rzeczy mi oczywiście stać. Okej, czyli jesteś zadowolony z tego sezonu? No, powiedzmy, że tak. Mówiąc tak... Mogłoby być lepiej, wiesz jak to. Czy w następnym sezonie przyjeżdżasz tutaj na szklarnię? Myślę, że chyba tak, no myślę, że raczej tak. No jak już nauczyłeś się fachu, to wjazdówkę masz. Tak, no to słuchaj, liczę na jakieś kontrakty. Nie wiadomo, nie wiadomo, no. Nie wiadomo, no, będą negocjacje. Tak? Będą negocjacje. No dobra, no to powodzenia ci życzę i... No spoko, no. Dzięki, niech się wiedzie. Dzięki, no, dzięki, pozdrawiam i życzę również wam miłego oglądania. Pokaż, jak to robisz. No patrz, zobacz, syk, syk. O, proszę się poplątać. Jak będzie no, kontrakt, to będę robił... To będzie robił szybciej na kontrakcie. No trzymaj kciuki, może ci się uda. Może się uda. Jeszcze nie skończyłem nagrywać. Taki wózeczek, widzowie. 6 koła euro, 6 tysięcy euro. I teraz wam pokażę, jak on fajnie jeździ. Patrzcie na to. Lecimy. No, powiem wam, że lata się mega. Hej. Hej. I krepchuje auto. Ja. I steczny, widzowie. I wracamy, widzowie. No, niezłe cacko, niezłe cacko wam powiem. Bardzo fajnie się tym śmiga, widzowie. Bardzo, ale to bardzo fajna maszyna. Wiecie, o co chodzi? Ona tutaj ma kierownicę, nie? Możemy sobie do tyłu. Wow, 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 jakie to ma uderzenie. No. Prezentacja nowego wózka z papryki. No i udało się, widzowie, 14:45 i zaczynamy weekend. No chyba każdy lubi skończyć w piątek wcześniej. Chociaż w sumie może i nie każdy, bo ostatnio jak rozmawiałem z takim Holendrem, który jest u nas brygadzistą i też tydzień temu w piątek mieliśmy wcześniej koniec. I ja mówię do niego, fajnie, koniec wcześniej, nie? On tak na mnie patrzy, o co fajnego, co byś w domu robił? Lepiej by było robić normalnie. Ja tak na niego patrzę, ale wiecie, to on jest z tych właśnie, z tej wiary protestanckiej, gdzie oni bardzo lubią, wręcz uwielbiają pracę. Ja to jestem w pracy tylko
po kasę. Jak mogę się wcześniej ulotnić, to się ulatniam. Także wiecie, no. Praca jest źródłem utrzymania, ale całego dnia siedzieć tam mi się nie chce. Chyba normalne. Nie wiem, gadałem ostatnio z kumplem, który ma dzieci i on do mnie mówi, że on woli w sobotę iść do pracy, niż siedzieć z dziećmi. I to dla mnie trochę dziwne, no bo z jednej strony wszyscy mówią, że rodzina to tak fajnie, super, dziwią się, że ja nie mam dzieci, bo mi się tak potoczyło życie, że nie mam. A jak rozmawiałem ostatnio z kumplem, to on mówi, że on woli siedzieć w pracy, bo już ma dość tych małych skrzatów. Także nie wiem jak to jest z tymi ludźmi, ale ja lubię skończyć wcześniej pracę. A wy widzowie, jak lubicie siedzieć w piątek dłużej czy krócej? No chyba większość tutaj powie, że woli siedzieć krócej. Tak mi się wydaje, no na pewno znajdą się tacy ludzie, którzy lubią pracować dłużej, tak zwani pracoholicy, ale nie, widzowie, to nie dla mnie. No ale mówię, tak mi ziomek ostatnio mówił, nie, że on już ma taką głowę od tych małych skrzatów i on woli sobie w sobotę iść do pracy, a żonka sobie posiedzi z dziećmi. No widzicie, różnie to bywa. W każdym bądź razie zaczynamy weekend i jest jeszcze widno, aż niespotykane, no bo teraz jak pracujemy pod koniec tego listopada, bo mamy końcówkę listopada, 25 chyba dzisiaj jest, albo się mylę, ale chyba 25, albo 4, zgubiłem rachubę, 24 chyba dzisiaj będzie. W każdym bądź razie już te dni są takie ciemniejsze, jeszcze grudzień, bo grudzień to chyba najbardziej taki ciemny miesiąc całego roku, tak mi się wydaje, takie mam wrażenie. A później marzec to już będzie coraz jaśniej. No chodzi o to, że wiecie, no wstaje człowiek rano, idzie do pracy, jest ciemno. Wracasz z tej pracy, też jest ciemno. No i masz takie poczucie, że cały dzień jesteś w tej pracy. No bo latem mamy do 22 widno, czasami nawet później. No to jak przyjdę z pracy o 4, o 4:30, kończę pracę, no to jeszcze nawet jak się wykąpię, ogarnę, to jest jeszcze widno, można wyjść, coś zrobić. A tutaj o tej porze roku to już mam takie wrażenie, że ten dzień po prostu cały znika, tak? Znika nie wiem gdzie, no znika w pracy. W pracy nam znika i to jest właśnie o tej porze roku przerąbane, ale ja lubię takie klimaty, lubię zimę, lubię jak jest zimno, także na cieszę się, że jest zima, bo lubię zimę. Latem też jest spoko, ale ja nie lubię jakieś są te mega skwary, bo to nie idzie wysiedzieć. W szklarni gorąco, po pracy gorąco. No i wiecie jak to jest, no. Dobra widzowie, trzymajcie się, udanego weekendu i widzimy się jutro. Ten weekend na pewno coś wleci. Dobra, strzała i widzimy się w kolejnym odcineczku. Pozdro, trzymajcie się, wypoczywajcie, ładujcie bateryjki, a ja sobie postoję trochę na światłach.